Ołtarz jest stołem ofiary i uczty, na którym kapłan przedstawiający Chrystusa Pana dokonuje tego samego, co On uczynił i przekazał swoim uczniom, aby czynili na Jego pamiątkę. Tak czytamy w liturgicznym wprowadzeniu do obrzędów poświęcenia ołtarza. Podczas każdej Eucharystii gromadzimy się jako lud Boży wokół ołtarza, tak jak czynili to chrześcijanie. Gromadzimy się jako Kościół w drodze, święci i grzesznicy, aby z ołtarza karmić się ciałem i krwią Pana. Nowy ołtarz i ambona w naszej świątyni, ufundowany z ofiar parafian, został zaprojektowany w roku 2018 przez księdza profesora Tadeusza Furdynę, salezjanina, wybitnego artystę, którego dzieła zdobią świątynię w Polsce i na świecie. 15 kwietnia 2020 roku, w środę w oktawie Wielkanocy, już podczas pandemii, rozpoczęły się prace budowlane, które prowadziła firma Bezat Kamieniarstwo z Łodzi. Ołtarz i ambona są wykonane z granitu brazylijskiego. Pierwsza msza święta przy nowym ołtarzu została odprawiona 22 kwietnia 2020 roku. W ołtarzu pod męsą zostały umieszczone relikwie świętych, przechowywane od konsekracji kościoła w głównym ołtarzu. Termin poświęcenia został ustalony najpierw na odpust świętego Witalisa roku 2020, ale z wiadomych względów dopiero dzisiaj tę uroczystość przeżywamy. Witając jak najserdeczniej księdza arcybiskupa w naszej wspólnocie, bardzo proszę o poświęcenie nowego ołtarza, niech przez Twoją posługę, arcypasterzu, ten ołtarz zostanie oddany na wyłączną służbę Bogu. Niech ofiara Chrystusa sprawowana na nim uświęca nas. Niech nas jednoczy z naszym Panem we wspólnej nocie Kościoła, naszej archidiecezji, który na drodze synodalnej raduje się wciąż jubileuszem stulecia powstania. To nasze parafialne zgromadzenie wokół arcypasterza jest także uroczystym przygotowaniem do jubileuszu 140-lecia konsekracji Tuszyńskiej Świątyni, która miała miejsce 19 września 1882 roku. Proszę o sprawowanie tej mszy świętej w intencji naszej wspólnoty parafialnej.